Dzień, prawdaż, zajmiemy się zamontowaniem uchwytu na papier toaletowy. Nie jest to wbrew pozorom aż takie trudne, ale tego, kto tego nigdy nie robił, temu to pokażę. Kto wie, to może skorzysta z mojego pomysłu. Zaraz zobaczycie, co ja będę robił. Bynajmniej na pewno nie będę niszczył. Będę naprawił. Nigdy tego nie robiłem, ale ja to odsunę. Odsunę ten element w tą stronę. Jak mnie mam, to jest tak przysunięte, nie? To jest stare, to trzeba po prostu zdemontować. Ja nie wiem, jak kto tutaj co robił i jak. Ja to po prostu zdemontuję. I już. Otóż przesunąć się nie dało. Trzeba było to podważyć śrubokręcikiem, ale patrzę, że tutaj jest to przykręcone. Ja ogólnie jestem przeciwnikiem wszelkiego wiercenia w takich elementach. Także uważam, że klej jest dobrym rozwiązaniem. Też jest mocny i nie urąga wcale jakimś tam, wiecie. To poza tym na tym się nikt nie będzie wieszał i to nie zasłuży do strzelania. Element został odkręcony. Biorę nowy. Tu muszę uwzględnić fakt, że jest ściana. Nie będzie można być może nakładać tego papieru, więc... Tu jest nowy uchwyt na papier toaletowy. On ma zupełnie inny rozstaw, ale tych dziurek. Ale my nie pod tym kątem kupowaliśmy. Nie pod tym kątem kupowałem, żeby wpasować tutaj, a żeby po prostu element był tani, a przy okazji, żeby można było go łatwo przymocować, nie? Także tak to wygląda. Wyciągnę teraz ten metal tu stąd, przemienię to na tu i będzie dobrze. Cała czynność zajęła mi, może ja wiem, 20 sekund. No i idę teraz to tak przywiesić. Najpierw posmaruję klejem oczywiście. Klej, którym się posłużę, to jest taki o klej. Najtańszy, który kupiliśmy w Julii. Ten klej, za pomocą tego kleju możemy, kochani, tak, drewno, metal, ceramika, drewno podobne, korki PCV, styropian i tam masę innych rzeczy. Także ja tego kleju do tej czynności jeszcze nigdy nie używałem, ale mam wrażenie, że spełni swoją funkcję. Tak, proszę bardzo, tutaj jest ten klej wyciśnięty. Przylepię go w ten sposób, tak żeby można było nakładać papier. Punkty poziomy to będzie dla mnie tutaj ta fuga. No wiadomo, jest, tak jak mówię, z tego strzelać nikt nie będzie, więc nie ma co tutaj, wiecie, filozofować, że to musi być co do milimetra, nie? Przymocowaliśmy, także ile to po przymocowaniu. No teraz to musi niestety, ale wyschnąć, nie? Bo rozumiecie sami. To nie jest tak, że to trzyma natychmiast. To nie jest mamut, nie? Mamut obecnie teraz jest takim klejem właśnie do takich właśnie twardych, takich napraw, do klejenia rzeczy, elementów takich, które no naprawdę duże, ale on jest, siły wymagają, ale on jest, naprawdę trudno się wyciska teraz tego mamuta, nie? Także kochani, no zaraz zobaczymy, co się stanie, nie? Jak to wytrzyma. Ja tu za pół godziny wam pokażę, co się będzie działo. No i rzeczony uchwyt na papier toaletowy jest przyklejony. Co prawda minęło trochę więcej niż pół godziny. No ale co zrobić? No? Taka już jest uroda tego kleju.